W wykładziku tym chciałbym powiedzieć o prędkości granicznej, czy też prędkości krytycznej, jaką osiąga ciało, gdy spada w jakimś ośrodku materialnym, na przykład w powietrzu. Mamy następującą sytuację. Tutaj mamy oś Y, a tutaj mamy, powiedzmy, Ziemię. I mamy jakieś ciało o masie M. No i teraz to ciało poddane jest sile grawitacyjnej. Wiemy, że siła grawitacyjna będzie w tym kierunku. To jest nasza siła grawitacyjna i możemy sobie zapisać wzór na siłę grawitacyjną równa się minus mg razy wektor y z daszkiem, gdzie wektor y z daszkiem jest tutaj. Jest to wektor o długości 1. No i teraz wiemy, że jeśli będzie działać ta siła grawitacyjna, no to ciało oczywiście zacznie przyspieszać. Aha, załóżmy sobie, że w czasie t równym 0. Załóżmy się, że w czasie t równym 0 prędkość jest równa, prędkość 0 równa się 0. Czyli trzymamy ciało, w czasie t równym 0 to ciało puszczamy. Ok? Prędkość początkowa jest 0. No i wiemy, co się będzie działo. Siła grawitacyjna działa, ciało zaczyna zwiększać swoją prędkość. Opada coraz szybciej, a wiemy, że na przykład opór powietrza zacznie się przeciwstawiać temu ruchowi i na ciało zacznie działać siła oporu powietrza na przykład. Czyli mamy naszą prędkość. Tutaj mamy prędkość i ta prędkość będzie zależeć od czasu. Ale jednocześnie pojawi się opór powietrza w tym przypadku. W tym przypadku będziemy rozpatrywać powietrze. Pojawi się siła oporu powietrza. No i teraz przypominam, że wektor prędkości możemy sobie zapisać jako wartość bezwzględna razy długość, razy wektor jednostkowy, który ma kierunek i zwrot wektora prędkości, czyli w tym przypadku to będzie coś takiego, prawda? To będzie nasz wektorek jednostkowy i będziemy to zapisać zwykle razy jako v razy wektorek, ponieważ będziemy oznaczać, że po prostu v to jest, że to jest wartość bezwzględna z wektora prędkości. Czyli mamy sytuację, mamy ciało o masie m podane sile grawitacyjnej, to ciało chętnie opada w dół, zwiększa swoją prędkość, ale pojawia się siła oporu powietrza, która rośnie, która zwiększa się z prędkością. Ponieważ, jak wspomniałem w poprzednim wykładzie, można rozpatrywać dwa takie proste modele siły oporu powietrza. Pierwszy model, że siła oporu powietrza równa się minus b razy V, razy ten nasz wektor jednostkowy. Czyli siła oporu zwiększa się liniowo z prędkością. Czyli jeśli prędkość zwiększy się dwa razy, siła oporu zwiększy się dwa razy. Drugi model, o jakim wspomniałem poprzednio, to siła oporu powietrza równa się, zapiszmy sobie, tu jest B, to może teraz jako C, V do kwadratu, nasz wektor jednostkowy. I to zwykle w literaturze oznacza się jako równa się minus 1 druga, gęstość ośrodka, w jakim się poruszamy, pole powierzchni ciała, CD to jest tak zwany od angielskiego drag coefficient, to jest ten współczynnik oporu, razy prędkość do kwadratu, razy nasz wektor jednostkowy. Tutaj też może wspomnę w tym pierwszym wzorze, też B oczywiście musi zależeć jakoś od pola powierzchni, czy od gęstości ośrodka. Czyli mamy nasze dwa wzory. Tu jeszcze może powiem, co to jest to pole powierzchni, żeby była jasność. Wyobraźmy sobie samochód. Wyobraźmy sobie samochód. Tu mamy nasz samochód. Ok, taki prosty samochód. I tu mamy naszą prędkość. To o jakie pole powierzchni tutaj chodzi? Tutaj chodzi o te pole powierzchni, które bezpośrednio atakuje powierzchnię. Czyli na przykład pole powierzchni kół, pole powierzchni tutaj tej przedniej maski oraz w tym przypadku pole powierzchni szyby. No, to jest chyba dość jasne. Czyli mamy dwa rodzaje sił. Pierwsza siła to jest siła proporcjonalna do prędkości. I to wspomniałem, że to na przykład jakaś kulka, która porusza się powoli w jakimś lepkim ośrodku. To ma związek z prawem Stokesa. Drugi przypadek jest bardziej realistyczny. Gdy mówimy na przykład o ruchu samochodu, gdy o skoczku spadochronowym, wtedy okazuje się, że stosuje się prawo, gdzie siła oporu jest proporcjonalna do prędkości do kwadratu. No to spróbujmy sobie teraz zanalizować tą sytuację od strony drugiej zasady dynamiki Newtona. Zacznijmy od przypadku pierwszego, czyli siła oporu równa się minus b razy prędkość razy nasz wektor jednostkowy w kierunku prędkości. I zapiszmy sobie drugą zasadę dynamiki Newtona w tym przypadku, czyli masa razy przyspieszenie. Przyspieszenie to jest po prostu zmiana wektora prędkości po czasie. Równa się siła grawitacyjna
bo masa razy przyspieszenie to jest siła, odjąć siła oporu powietrza. Czyli masa razy przyspieszenie jest równa sile grawitacyjnej, dodać siła oporu powietrza. Teraz przypominam, że V możemy sobie zapisać jako V razy ten wektor. Proszę też zauważyć, że wektor jednostkowy Y, czyli Y z daszkiem, ma ten sam kierunek, co wektor jednostkowy V z daszkiem, tylko ma przeciwny zwrot. Ok, bo teraz prędkość jest w dół. Czyli możemy sobie zapisać, że Y z daszkiem jest równe minus V z daszkiem. Czyli możemy sobie zapisać teraz tak. Mamy tak, masa, zmiana prędkości po czasie razy nasz wektor z daszkiem równa się minus mg, czyli teraz będzie mg razy V z daszkiem, minus b razy V z daszkiem. Teraz możemy sobie opuścić V z daszkiem, jest to równanie wektorowe, ale jeśli to jest, to też musi być prawdziwe na poziomie składowych wektora. I mamy równanie masa razy zmiana prędkości po czasie równa się mg minus b razy V. Teraz dzielimy obie strony przez masę i dostajemy zmianę prędkości po czasie równa się g minus b dzielone przez m razy prędkość. Teraz być może Państwo pamiętają, na poprzednim wykładzie wprowadziłem tak zwany czas relaksacji b podzielone nad m równa się 1 na tau. Na poprzednim wykładzie mieliśmy sytuację, że ciało zaczyna z jakąś prędkością i jest tylko opór powietrza. I czas relaksacji to był czas, po którym ciało mniej więcej straciło połowę swojej energii, swojej prędkości. Troszeczkę więcej niż połowę, ale tak w przybliżeniu można powiedzieć połowę. To jest mniej więcej czas relaksacji. To zapiszmy sobie jeszcze raz nasze równanie dV po dt równa się g minus 1 nad tau razy prędkość. I to jest równanie różniczkowe, które rządzi tą sytuacją, czyli ciało o masie m w polu grawitacyjnym, a siła oporu powietrza jest proporcjonalna do V. Tau to jest m podzielone przez b. Dobrze, to teraz wprowadźmy sobie teraz pojęcie prędkości granicznej albo prędkości krytycznej. Więc mamy to ciało opada, zwiększa swoją prędkość, ale siła oporu rośnie. Proszę zobaczyć, że siła grawitacyjna się nie zmienia, ona jest zawsze mg, ale siła oporu rośnie, bo im większa prędkość, tym większa siła oporu. W pewnym momencie dojdziemy do sytuacji, że przyciąganie grawitacyjne mg będzie takie same jak siła oporu powietrza. Co się wtedy stanie? Wtedy efektywnie na ciało nie będzie działać żadna siła. I w tym przypadku dojdziemy do sytuacji, że ciało przestanie przyspieszać. Przyspieszenie równa się zmiana prędkości po czasie, stanie się równe zero, no bo siły się zaczną równoważyć. Czyli wykorzystajmy to powyższe równanie, czyli mamy g minus 1 nad tau. I ta prędkość, przy której to nastąpi, to nazywamy prędkość krytyczna, od angielskiego terminal velocity. Stąd się bierze TT i to się równa 0. I dostajemy, że ta prędkość krytyczna równa się g razy tau, czyli mamy, że prędkość krytyczna równa się g razy m podzielić przez b. I ten wzór jest dość zrozumiały. Jeśli masa rośnie, no to prędkość krytyczna będzie większa. Jeśli współczynnik oporu B rośnie, no to prędkość krytyczna będzie mniejsza. I teraz, proszę Państwa, ja zapiszę ogólne rozwiązanie tego problemu. Oczywiście nie ogólne, napiszę rozwiązanie tego problemu. I to jest stosunkowo prosty problem. I to rozwiązanie ma następującą ma następujący kształt. Prędkość się równa tak. Od czasu to jest G razy tau w nawiasie 1 minus E minus T podzielone przez tau. Jak zwykle pojawia się eksponenta, co tutaj nie jest może specjalnie zaskakujące. Proszę pamiętać, że to jest nasza prędkość krytyczna, terminal velocity. I przeanalizujmy sobie to rozwiązanie. Przeanalizujmy sobie to rozwiązanie. Tak, dla prędkości w czasie t równym 0, eksponenta 0 to jest 1, 1 minus 1 to jest 0. Czyli dokładnie to, co żeśmy założyli. Na początku ciało się nie rusza. Prędkość w czasie początkowym jest równa 0. Teraz prędkość w czasie zmierzającym do nieskończoności, czyli po bardzo długim czasie, wtedy ciało osiąga tą prędkość graniczną. I rzeczywiście eksponenta z minus nieskończoności to jest 0 i prędkość zmierza do naszej prędkości granicznej. Teraz zobaczmy jeszcze, co jest, jak prędkość równa się temu tau. W poprzednim przykładzie, z poprzedniego wykładu, to był czas relaksacji. Tutaj sytuacja jest troszeczkę inna. Teraz ciało cały czas zwiększa swoją prędkość, więc tau ma troszeczkę inną interpretację. No i zobaczmy teraz, co to jest tau. To jest, czyli mamy, że to się równa prędkość krytyczna
1 minus e do minus pierwszej. Jak podstawimy to równa się tau, to mamy 1 minus e do minus pierwszej, a to jest w przybliżeniu 0,63 razy prędkość krytyczna. Czyli w tym przypadku tau to jest czas, po którym ciało osiągnie około 0,63 prędkości krytycznej. I proszę Państwa, ja już pozostawiam Państwu sprawdzić, że jak wezmą Państwo ten wzór na prędkość i policzą pochodną po czasie, no to dokładnie dostaną Państwo to, co Państwo powinni dostać, czyli 1 minus t razy v. Czyli tutaj to nasze równanie wyżej, to nasze równanie różniczkowe, to już zostawiam Państwu, to jest proste. Liczenie pochodnych jest proste. Teraz chciałbym przeanalizować drugą sytuację, drugą siłę, czyli mamy te same ciało, działa grawitacja, ta sama grawitacja mg, ale teraz siła oporu powietrza jest proporcjonalna do prędkości do kwadratu. To zmienia troszeczkę sytuację. Dobrze, czyli to kończymy. I teraz siła oporu równa się minus c razy v do kwadratu razy v razy wektor jednostkowy, a to się równa minus 1 druga gęstość powietrza, czy jakiejś cieczy, w której ciało się porusza, pole powierzchni, drag coefficient. Może wspomnę, że ten współczynnik oporu powietrza, ten drag coefficient, na przykład dla samochodów on jest rzędu 0,5. Generalnie to jest liczba rzędu jedynki. I v do kwadratu i nasz wektor jednostkowy. Zapiszmy sobie teraz równanie różniczkowe. Masa razy przyspieszenie równa się siła oporu powietrza, siła grawitacyjna minus mg razy y oraz siła oporu powietrza, ρ razy a razy cd razy v do kwadratu razy wektor jednostkowy. Teraz tak, przypominam, że to można zapisać jako dv po dt razy v. Y to jest po prostu, ten y z daszkiem to jest minus v z daszkiem. Następnie możemy podzielić obie strony przez m i dostajemy następujące równanie różniczkowe. Dostajemy g minus rho a cd prędkość do kwadratu podzielone przez 2m. I to jest nasze równanie. To jest, proszę Państwa, nasze równanie. Może troszeczkę je przepiszę, zamiast tutaj pisać v do kwadratu, może wymarzę tutaj, zamiast tutaj pisać v do kwadratu, napiszę v do kwadratu tutaj. Czyli mamy minus rho razy a razy cd podzielone przez 2m razy v do kwadratu. Teraz jeszcze, proszę Państwa, może podzielmy przez... A, może teraz zapiszmy to w troszeczkę innej postaci. Zapiszmy teraz to równanie w troszeczkę innej postaci. Ale zanim to zrobimy, przeanalizujmy prędkość graniczną oraz prędkość lub prędkość krytyczną w tym przypadku. Jeszcze raz. Ciało przyspiesza, zwiększa swoją prędkość do czasu, aż siła oporu powietrza będzie równoważna sile grawitacyjnej. Wtedy przyspieszenie równa się dv po dt równa się 0. A to jest wtedy, jeżeli przyspieszenie grawitacyjne minus rho razy a razy cd podzielone przez 2m razy prędkość krytyczna do kwadratu równa się 0. Czyli z tego możemy sobie wyprowadzić, że prędkość krytyczna do kwadratu równa się 2mg podzielone przez rho razy a razy cd. A z tego dostajemy, że prędkość krytyczna to jest 2mg rho razy a razy cd i pierwiastek. Przypominam, że cd to jest ten współczynnik oporu powietrza. On jest rzędu 1. To też jest wzór na prędkość krytyczną. Teraz możemy sobie przepisać to nasze równanie różniczkowe, które żeśmy dostali wcześniej. I to równanie teraz wygląda w sposób następujący. Mamy dv po dt równa się g. Mamy teraz taki 1 minus rho razy a razy cd przez 2mg teraz, bo to g mi się skróci, razy v do kwadratu. A teraz ten człon, rho razy a razy cd podzielone przez 2mg, to jest nic innego jak 1 podzielone nad prędkość krytyczna do kwadratu. Czyli teraz nasze równanie ma następującą postać. dv po dt równa się
g razy 1 minus v do kwadratu przez prędkość krytyczną do kwadratu. To jest równanie różniczkowe, gdy mamy ciało opadające w polu grawitacyjnym i siła jest proporcjonalna do prędkości do kwadratu. Ja może szybko napiszę, jakie jest rozwiązanie tego równania. To nie jest trudne równanie. I to równanie ma takie rozwiązanie, że prędkość od czasu to jest tak. Nasza prędkość krytyczna razy tangens hiperboliczny razy g podzielone nad prędkość krytyczna razy czas. I Państwo mogą sobie bardzo łatwo sprawdzić, korzystając z faktu, że pochodna z tangensa hiperbolicznego po x to jest po prostu 1 minus tangens hiperboliczny z x do kwadratu. Dla przypomnienia może narysuję, jak wygląda funkcja tangens hiperboliczny. Jak ktoś nie pamięta, tutaj jest tangens hiperboliczny x, to jest x, tu jest 1, tu jest minus 1 i ta funkcja mniej więcej wygląda tak. Oczywiście z grubsza, no troszeczkę mi się to nie udało, ale mniej więcej wygląda tak. Jeżeli x zmierza do nieskończoności, to tangens hiperboliczny jest równy 1. I teraz można przeanalizować ten wzór. Jeżeli t jest równe 0, mówię o tym wzorze. Jeśli t jest równe 0, to prędkość jest równa 0. Czyli prędkość od t równe 0 jest równe 0. A jeżeli t zmierza do nieskończoności, to tangens hiperboliczny zmierza do 1. Jeżeli v t zmierza do nieskończoności, to prędkość zmierza do prędkości krytycznej. Czyli to jest rozwiązanie tego problemu. Teraz chciałbym wrócić do prędkości krytycznej i dokładnie przeanalizować ten wzór. Zapiszmy sobie jeszcze raz naszą prędkość krytyczną. Prędkość krytyczna równa się 2mg podzielone przez gęstość pole powierzchni razy współczynnik oporu powietrza. Jeszcze raz, m to jest masa ciała, które opada, g to jest przyspieszenie grawitacyjne, ρ to jest gęstość ośrodka, w którym porusza się ciało, a to jest pole powierzchni, a cd to jest liczba rzędu 1, która tam, ona zależy dokładnie od kształtu ciała i od jego geometrii. Proszę zobaczyć, czy ten wzór ma sens. Jeśli masa rośnie lub przyspieszenie grawitacyjne rośnie, czyli siła grawitacyjna rośnie, to wtedy prędkość krytyczna rośnie. To ma sens. Teraz jeżeli gęstość ośrodka rośnie, albo na przykład pole powierzchni rośnie, no to wtedy prędkość krytyczna maleje. Prędkość krytyczna maleje, co jest zupełnie oczywiste, że tak musi być. I proszę zauważyć, że prędkość krytyczna skaluje się jak pierwiastek masa do pola powierzchni. I to tłumaczy jedno ciekawe zjawisko. Zróbmy sobie taki eksperyment myślowy. Z samolotu zrzucamy na przykład słonia, człowieka, psa, mysz i konika polnego. No i teraz wiemy, że te obiekty osiągną różne prędkości krytyczne. Słoń osiągnie największą prędkość krytyczną, konik polny osiągnie stosunkowo małą prędkość krytyczną. Zakładamy tutaj, że te wszystkie ciała mają podobną gęstość i to rzeczywiście tak jest, to jest mniej więcej gęstość wody. I na przykład wiemy, że prędkość krytyczna dla człowieka to jest około 200 km na godzinę, jeśli leci brzuchem do ziemi, a jeśli leci głową do ziemi i się tak odpowiednio ustawi, to może osiągnąć prędkość rzędu 250-300 km na godzinę, a nawet więcej. Od pewnego czasu są zawody sportowe, tak zwany speed skydiving, gdzie sportowcy próbują ustawić się maksymalnie oraz mają odpowiedni strój, żeby osiągnąć maksymalną prędkość. Skaczą z jakichś takich normalnych wysokości typu 4000 metrów i potrafią osiągnąć prędkości 500 km na godzinę, a nawet więcej. Ale to już są takie będzie skoki wyczynowe. Dobrze, i teraz jest pytanie, czyli mamy tego słonia, człowieka, psa, mysz i konika polnego. I pytanie, które z tych zwierząt przeżyje upadek z ziemią? Proszę pamiętać, że to nie prędkość zabija, tylko zmiana prędkości zabija. I wszyscy się domyślamy, wszyscy wiemy, że słoń, człowiek czy pies raczej nie mają szans. Okazuje się, że myszka, jak spadnie, ma dużą szansę, że się oczepie i pójdzie dalej. A konik polny to nawet nie poczuje. I z czego to się bierze, proszę Państwa? Otóż to można zrozumieć z tego wzoru. Wyobraźmy sobie, że przyjmujemy pewien model słonia, człowieka czy psa i zakładamy, że to jest taki sześcian. No, oczywiście nie jesteśmy sześcianem, ale załóżmy. I teraz bok tego sześcianu to niech będzie D.
Proszę zobaczyć, że masa ciała zależy od objętości, a objętość skaluje się jak d razy d razy d, jak d do trzeciej, prawda? Z kolei pole powierzchni zachowuje się jak d do kwadratu. Czyli proszę zobaczyć, że prędkość graniczna to będzie masa podzielona nad a, to jest pierwiastek, d do trzeciej podzielone nad d do kwadratu, a to jest równe pierwiastek z d. Czyli prędkość graniczna zachowuje się jak pierwiastek z rozmiaru ciała. Im większy obiekt, tym większa prędkość krytyczna. Czyli słoń będzie miał większą prędkość krytyczną, a myszka będzie miała dużo mniejszą prędkość krytyczną. To samo można otrzymać, gdy sobie przyjmiemy na przykład model kartofla, że jesteśmy naprawdę takim kartoflem, lub taką na przykład sferą o promieniu R. Masa skaluje się jak objętość, a to jest jak R do trzeciej. Pole powierzchni skaluje się jak R do kwadratu. I w tym przypadku prędkość krytyczna będzie się skalować jak pierwiastek z R. Prawda? Czyli widzą Państwo, że to tłumaczy, dlaczego ciało cięższe ma większą prędkość krytyczną. A to dlatego, że masa rośnie szybciej niż powierzchnia. A to powierzchnia przeciwstawia się spadkowi, ponieważ siła oporu zależy od powierzchni. Więc masa rośnie szybciej niż powierzchnia. Dlatego cięższe zwierzę ma większą prędkość krytyczną. Tutaj jeszcze powiem, że jest jeszcze dodatkowy efekt. Dodatkowy efekt jest taki, który tutaj pomijam w tych rozważaniach, że mniejsze zwierzęta mają większą wytrzymałość, są silniejsze i mają większą wytrzymałość. Więc to też jest tutaj dodatkowy czynnik. Może jeszcze powiem, że ten efekt, o którym tutaj powiedziałem, że masa rośnie szybciej niż powierzchnia, tłumaczy na przykład to, że większe zwierzęta gorzej się chłodzą, dłużej trzymają ciepło, bo wydalanie ciepła zależy od powierzchni naszego ciała. Więc jeżeli masa rośnie szybciej niż powierzchnia, to na przykład słoń ma bardzo dużą masę, ale ma stosunkowo małą powierzchnię, a myszka ma małą masę, ale ma stosunkowo dużą powierzchnię w porównaniu do swojej masy. I dlatego na przykład małe dzieci, niemowlaki, chłodzą się bardzo szybko, ponieważ ich powierzchnia jest stosunkowo duża do ich masy. Więc ten fakt też tłumaczy, prawda, wydalanie ciepła. No i to by było na tyle. Dziękuję.